Tomasz Lis, witam Państwa. Zaczynamy od słowa, jeśli nie najpiękniejszego, to z całą pewnością jednego z najpiękniejszych słów. To słowo, które znajduje się w wielu konstytucjach i w wielu traktatach. Słowo, które opisuje chyba najwyższą wartość. Wartość, czyli wolność, za którą warto było i zawsze warto się bić i o którą zawsze warto walczyć. Tak jak kiedyś. But they'll never take our freedom! A teraz nasz Braveheart. Polska w dzisiejszym świecie, gdzie wolność się cofa, trzeba tak to sobie jasno powiedzieć, także w Europie, pozostanie wyspą wolności. Dzięki komu? Dzięki Polakom i dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Dziękuję. Przypomnijmy tylko, szanowny pan prezes Kaczyński wypowiadał te słowa w Gdańsku w sobotę. Dzień wcześniej urzędnik PiSu, wojewoda, znaczy kiedyś byśmy powiedzieli, że to jest urzędnik państwowy, ale teraz to jest urzędnik PiSu, zdecydował, że plac Solidarności nie będzie dostępny dla tych, którzy 4 czerwca chcą demonstrować z szacunku do polskiej wolności, z przywiązania do ważnej daty, jaką dla Polaków, dla wielu Polaków jest 4 czerwca, czyli 30. rocznica pierwszych prawie wolnych wyborów. To był wyraz tej praktycznej troski Prawa i Sprawiedliwości i pana Kaczyńskiego o wolność, ale rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się temu, co ta partia robiła przez ostatnie 3 lata, to w istocie walka o wolność, troska o wolność jest takim jednym z głównych motywów działań tej partii, czyli sprawa sądów. No wielka troska o wolność sądów, sprawa Trybunału Konstytucyjnego, wielka troska o to, żeby był absolutnie niezależny, sprawa wolnych mediów. No przecież właśnie temu służy ustawa, czy projekt, o którym słyszymy od 3 lat, ustawy repolonizacyjnej, czy też dekoncentracyjnej, tak? Wolność telewizji polskiej. No kto włączy o 19.30, to od razu wie, że wolno im powiedzieć wszystko. Prawa kobiet, wielka troska Prawa i Sprawiedliwości o prawa kobiet. Prawa gejów, oczywiście chodzi o tolerancję, nie o afirmację. Czego byśmy nie tknęli, to mamy wielką troskę o wolność. Przy czym ciekawa jest ta propozycja PiSu dotycząca wolności, ponieważ pan Kaczyński po raz kolejny, i to jest swego rodzaju majstersztyk, tu muszę mu oddać pewne mistrzostwo, po raz kolejny daje nam w prezencie to, co nam się jak psu budę należy. Najpierw rozdaje nam prezenty w postaci gotówki, która wyłącznie do nas, podatników, należy. Teraz rozdaje nam naszą wolność, która należy nam się tak po prostu z urodzenia. To jest wystarczająco mocny tytuł do tego, żeby ją mieć i żeby z niej korzystać. Czy Polacy się na to nabiorą? Czy nabiorą się na piątki i piątki z plusem? O tym już za chwilę senator Marek Borowski. Środki na piątkę Jarosława Kaczyńskiego są w budżecie. Nie ma mowy o tym, abyśmy podnosili prognozy deficytu budżetowego. W tym roku deficyt jest zapisany na poziomie 1,7%, natomiast w roku 2020 ten deficyt może ulec przejściowo niewielkiemu wzrostowi. Deficyt budżetowy wzrośnie do 3% albo więcej i to w okresie bardzo wysokiej koniunktury. Budżet to nie jest worek bez dna. Budżet nie jest z gumy.